Hejka kochani, z tej strony Kinga i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. No a dzisiejszy film po prostu zagwarantuje wam to, że wasze tkanki mózgowe po prostu pyskną, ponieważ dzisiaj obejrzymy sobie filmy, które nagrywałam jakieś 2 lata temu, a niektóre będą też sprzed roku, o dziwo. Więc może bez dalszego przedłużania przejdźmy do filmu. No okej, więc może najpierw na tapetę weźmiemy sobie MV, które Kinga zrobiła na lekcjach zdalnych w 2K20 w marcu, gdzieś tam chyba 30 marca. Na lekcjach wtedy Kinga nagrywała to MV, więc może bez dalszego przedłużania już lecimy z tym MV. Okej, już pierwsze 9 sekund tego czegoś zapowiada się naprawdę bardzo obiecująco. Te piękne napisy, Boże, jeszcze ten fake, ja pierdzielę, nie. Jezus, ja po prostu pamiętam, że to było moje chyba jakieś pierwsze 5 miesięcy bycia taką potencjalną arianatorką. I tak się zastanawiałam, jakim prawem tak zniszczyłam tą piosenkę, naprawdę, jakim prawem? To dziś po prostu nie dowierzam, jakim prawem ja kupowałam te fejki, o Boże, przecież to jest okropne, to jest po prostu masakra. Jezu, dlaczego te ujęcia są takie beznadziejne, one są takie puste. Ja naprawdę bardzo, bardzo przepraszam za to wszystkich LPS-owych arianatorów. Co zrobiłam ze swoim życiem, jak ja jestem fajna? Jedyne tak szczerze, co mi się podoba w tym MV, to muzyka bardzo fajna by Ariana Grande, a reszta jest do kitu. Żeby nie było, ostrzegałam was, że to będzie okropne, ostrzegałam, że wam wyschnie mózg. Ja naprawdę ostrzegałam, więc proszę do mnie nie mieć pretensji później. W ogóle jakby tego było mało, widzicie, tutaj mamy kolejnego cudownego fejka w towarzystwie naszego fejkowego Jake'a. No po prostu cudo! Po prostu cudo, naprawdę! Jezus, czy tylko mnie ta scena z tym podnoszeniem się Petrowa z tego pseudo łóżka wydaje się tak totalnie bezsensowna? Po prostu moja ocena tego MV to jest jakieś 1 na 10, naprawdę. Jestem pod ogromnym wrażeniem normalnie, aż mam ciary. Ale nic po prostu nie przebije tego, jak tam widać kawałek szafki, naprawdę. Nic tego po prostu nie przebije. No nic. A wiecie, co w tym wszystkim jest najgorsze? To, że to jest dopiero połowa. To jest naprawdę dopiero połowa. Szczerze powiedziawszy, ten fragment, który teraz właśnie przed chwilą widzieliście, to jest chyba ten jedyny fragment, który mi się podoba w tym MV w jakimś sensie. Bo jest tutaj w jakimś sensie utrzymana ta płynność tych przejść, tak jakby, że fajnie się akurat połączył ten zoom z przejściem. Ale to i tak można by to poddać jeszcze większemu dopracowaniu, a zresztą to i tak jest do niczego. Okej, guys, jakimś cudem udało mi się przeżyć to MV, więc teraz, moi drodzy, lecimy do kolejnego cuda, które nas czeka. A mianowicie tym razem obejrzymy sobie cudowne MV do piosenki Sucker. No cudo po prostu, normalnie, nie mogę się doczekać, wszyscy nie możemy się tego doczekać. We go together. Nie, tylko nie to. I teraz mamy właśnie to piękne cudo z września 2019. Oh my gosh, oh my gosh. Nigdy bym nie przypuszczała, że to tak mnie dotknie po prostu moje wnętrze. Ja umieram, no proszę. Jezu, jeszcze ten fake, nie, to jest po prostu okropne. I ta profesjonalna zmiana światła, no po prostu czapki z głowy. Jezu, tam widać w tle wszystko, bramę, samochód, wycieraczkę, drzwi, no po prostu wszystko, no naprawdę. W ogóle to w owym czasie Kinga nie wiedziała, że jest coś takiego jak statyw. I po prostu trzymałam tą kamerę jedną ręką, a drugą ręką ruszałam głową Pet Shopa.
I tak to właśnie wyglądało. I dlatego ta kamera po prostu się tak trzęsie, że to po prostu jest jakiś hit. Jakby tego było mało, Kinga postanowiła wkleić to jakiś tandetny gif, który zrobiła w swoim telefonie. Tak, genialne to jest. A widzicie w ogóle te genialne po prostu zbliżania? No to jest po prostu genialne. Ale to jeszcze nic, absolutnie nic nie przebije po prostu tych tandemnych coloringów, które zmieniają się 500 razy na minutę. Będą po prostu masakra. Kolejny tandetny coloring oraz ohydny efekt, który razem tworzy po prostu jeden wielki kit, tak? W ogóle tak dla ciekawostki to był rok 2019, prawda? Ja miałam wtedy jakieś 17 lat i po prostu moje ruchy, które wykazuję na ten EV, poruszając głową figurki, to po prostu myślę, że można by co najwyżej zaliczyć do ruchów, jakie wykonuje jakieś 5-letnie dziecko, naprawdę. Widzicie tam mojego psa, który tam idzie, matko, co on musi przeżywać po prostu. W moim towarzystwie, Jezus, ja naprawdę mu z całego serca współczuję i... Ja się pytam, skąd tu się wziął ten czerwony kolor? Ja się was pytam, po prostu niech mi ktoś odpowie, skąd się wziął, bo ja myślę, że po prostu z Marsa, no... Ja się zastanawiam po prostu, na jakiej planecie ja wówczas byłam, bo na pewno i na Ziemi, bo że na Ziemię przybyłam jakieś kilka miesięcy do tyłu. Bo jestem po prostu przekonana, że takie coś nie może być twórczością ziemianina. Bo to jest po prostu niemożliwe. Dobra, Kinga się wkurzyła, lecimy do czegoś innego, bo już nie mam po prostu serca tego oglądać serio. Przejdźmy do kolejnego cudownego MV. No i proszę, proszę kochani, tutaj mamy piękne MV pochodzące z września albo października roku 2019. No i po prostu tutaj mamy piękne, cudowne krajobrazy jesienne, naprawdę pod wrażeniem jestem. Ja powinnam po prostu dostać jakiegoś Oscara za efekty roku, naprawdę. W ogóle widzicie moje paznokcie? Jak to w ogóle ma się do rzeczy, naprawdę? Tutaj możemy jeszcze lepiej przypatrzeć się cudownym paznokciom Kim. Najbardziej w tym wszystkim szkoda mi Jake'a, który nie wiem jakim cudem znalazł się w tym MV. Ja się, moi kochani, tylko grzecznie pytam, skąd tutaj się wziął ten napis? W ogóle to Kinga chciała być taka pro i robić przejścia jak z wideo stara, więc musiała tutaj oczywiście robić jakiś ceregiel kamerą i później jeszcze dodać ten ohydny efekt charakterystyczny dla Power Direction. Tak. Okej, kochani, ja to zamykam, bo nie mam naprawdę do tego serca. Więc zróbmy sobie taki mały przerywniczek w postaci MV z roku 2020. Przyznajcie, kto jeszcze za czasem tego MV? Ja pamiętam, że wtedy miałam jakieś 26 subów i miałam pod tym filmem jakieś 10 dislike. To było genialne, po prostu super. Ja też tak właściwie zastanawiam, po co ja tutaj po prostu nawaliłam tyle tych przejść, bo to po prostu się nieprzyjemnie ogląda. Muzyka jest niczego sobie, bo w końcu wszyscy kochamy Seven Rings, prawda? Natomiast no ten fake po prostu jest okropny i w ogóle to prześcieradło, na którym ja to nagrywałam. Okej, to był mały przerwniczek w postaci MV z 2K20, natomiast teraz przejdziemy sobie do cudownego projektu, a raczej filmu z roku jakiegoś tam 2K19, więc zaczynajmy ten się. Mamy tutaj piękne intro kanału Kinga, który nie istniał wtedy, ale Kinga chciała być taka pro i dlatego sobie zrobiła takie piękne intro w KineMasterze. Oczywiście dopiero później Kinga wpadła na pomysł, aby zrobić screena tego tła i wyciąć fragment i zakryć znak wody, ale no to później. Nawet nie wiem, czy mam taki film, chyba nie mam, no ale dobra, może później gdzieś napotkamy. No ale w każdym razie zostawmy intro i chodźmy do tematyki, bo tą tematykę to jest po prostu złoto. Ty versus.
To mnie po prostu rozwala. W ogóle ja najlepsze było to, że ja miałam ten filmik za śmieszny. A to wcale nie jest śmieszne, okej? Okay? Wracasz spokojnie ze szkoły do domu. Jezus, czy wy widzicie tą scenografię? Ten filc, który miał być trawą. To drzwi. W ogóle ja nie wiedziałam, że istnieje w Pory Dyrektorze taka funkcja jak nagrywanie głosu. I dlatego ja całą narrację musiałam prowadzić, ruszając jednocześnie głową figurek. Tak, i jeszcze do tego ta piękna scenografia, no po prostu hit. Ja pamiętam, że byłam tak dumna z tej scenografii. Jezus, to jest okropne. W ogóle, ja tak się jeszcze przyczepię do innej... A mianowicie, z tego co widzę, to ten domek, do którego wchodzi ten fake, no to tak jakby jest zakończeniem tej ulicy, a tam jest tak jakby taki znak bus stop 0,4 km. I ja się zastanawiałam, co trzeba zrobić, żeby dostać się do tego bus stopa, skoro na końcu tej ulicy jest dom. Nie, ja po prostu nie wiem. Na tym sprawa się nie kończy. Podczas gdy siadasz, by odrobić... Ja pierdzielę, to jest cringe straszny. Nie, 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 nie. Please guys, kill me, okej? Okay? Ulegle do twego domu. Jakie profesjonalne zbliżenie, no normalnie jak z hollywoodzkiej wytwórni filmowej. Oh my god. Jezus, jeszcze tam był młotek, słuchajcie, kto tak weźmie, jak ma pijony obrazek matką. Nie, 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 módlmy się po prostu za to, żeby ja tu nie zeszła. Tak właśnie. No miodzie, jeszcze kawałek piranki tam widać. Ja pierdzielę. Tak, tak, mamo, jasne. Nie to, że coś, ale mój głos to jest jakiś po prostu jeden wielki żart. W sensie wiem, że mój głos teraz to jest też cringe, ale w tamtych czasach w ogóle... Nie, 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 nie. Kupisz masło, chleb, mleko, jak będzie jakaś promocja. Duszę się z cringe'u, herbatka welcome. Dobrze, moi kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego okropnego filmu, który sprawił, że moje tkanki mózgowe wyschły. No ale cóż ja wam poradzę, chcieliście taki film, no to spełniłam to wymaganie. Mam nadzieję, że jakoś tam wytrzymaliście. Możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście może jakąś drugą część. Nie obiecuję, ale może spróbuję coś poszukać na komputerze oraz na telefonie. Może coś znajdę, więc dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!